Szanowni Państwo, rozpoczynamy briefing prasowy starosty wołomińskiego Adama Lubiaka, wicestarosty Piotra Borczyńskiego oraz naszego dzisiejszego gościa, członka zarządu PKP SA, pana Ireneusza Maślanego. Dzisiejszy briefing poświęcony jest rozwojowi sieci transportu publicznego na terenie naszego powiatu. Wśród zaproszonych gości na sali obecni są również przedstawiciele spółki PKP SA, dyrektor Biura Inwestycji Wojciech Zabłocki oraz dyrektor pełnomocnik zarządu do spraw inwestycji Robert Szydlik. Proszę o zabranie głosu starostę Adama Lubiaka. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie. Mamy do przekazania dzisiaj Państwu, myślę, że bardzo istotne kwestie, jeśli chodzi o połączenia komunikacyjne na terenie naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję i witam raz jeszcze wszystkich przedstawicieli PKP. Dziękuję za przybycie. Za chwileczkę oddam głos tutaj zarówno panu prezesowi, jak i wicestaroście. Ale zanim chciałbym kilka słów powiedzieć też od siebie. Proszę Państwa, w ostatnim czasie na terenie naszego powiatu odbyło się kilka spotkań. Wiem, że też mieszkańcy zgłaszają kolejne potrzeby, jeśli chodzi o rozwój przewozów autobusowych na terenie naszego powiatu, ale także z informacji, które otrzymaliśmy stosunkowo niedawno, to, że na terenie naszego powiatu powstanie 5 nowych budynków dworcowych w naszym powiecie. To jest bardzo istotna pomoc dla naszych mieszkańców. Chyba każdy z nas, każdy z Państwa swego czasu dojeżdżał do Warszawy, czy też w inne lokalizacje naszego w ogóle regionu. Wiemy, jak bardzo brak takich dworcy doskwiera, szczególnie w okresie zimowym. Mieszkańcy często zgłaszają do mnie swoje postulaty, aby zadbać o to. Dlatego też cieszę się bardzo, że PKP podjęło decyzję, aby na terenie naszego powiatu zainwestować środki w 5 lokalizacjach, o których za chwileczkę opowie pan prezes Ireneusz Maślany. Proszę Państwa, druga część spotkania będzie poświęcona pokrótce informacji na temat nowych, potencjalnych linii komunikacyjnych autobusowych, o które powiat będzie chciał starać się przy wsparciu przewozów autobusowych z programu rządowego. O tym opowie wicestarosta Piotr Borczyński, który na co dzień zajmuje się i odpowiada jakby za tą problematykę komunikacji autobusowej. Ja jestem oczywiście wsparciem tutaj w tych wszystkich tematach i bardzo serdecznie kibicuję zarówno wszystkim tym wydarzeniom, które Piotr Borczyński na co dzień musi się z nimi zmagać po prostu. Oddaję głos panu prezesowi. Panie prezesie, bardzo proszę o przedstawienie koncepcji. Dziękuję serdecznie panie starosto za zaproszenie. Bardzo mi miło jest gościć w tych drogach. Powiem szczerze, że nie są mi całkiem obce. Także bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z państwem i powiedzieć troszkę o działalności Polskich Kolei Państwowych. Polskie Koleje Państwowe w tej chwili realizują najważniejszą czy największą w historii, najważniejsze w historii inwestycje. Jest to tak zwany program inwestycji dworcowych. W perspektywie 2016-2023 zmodernizujemy około 190 dworców. Robimy to w ten sposób, że budujemy nowe dworce, tam jeżeli jest taka potrzeba, lub modernizujemy stare, również trafiają się zabytki, które przywracamy do życia. Program ten pochłonie około 2 miliardów złotych.
jest to olbrzymie środki finansowe. Część środków finansowych pochodzi z funduszy unijnych, natomiast również znaczna część pochodzi dzięki decyzjom rządowym z budżetu państwa i tutaj dzięki wsparciu Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Aktywów Państwowych mamy możliwość te środki wydać i zrealizować właśnie te inwestycje, te 190 inwestycji. Na ten moment, w tej perspektywie, wykonaliśmy już prawie 30 dworców. To były różne dworce, różnej skali trudności. Natomiast jeszcze w tym roku oddamy około kolejnych 50. Natomiast najistotniejsza rzecz, która jakby tutaj Państwa interesuje, interesuje zarząd, wiem, że wielokrotnie pytali o to również mnie, pisali, interweniowali, interesowali się dworcami na terenie powiatu płomińskim. W tej chwili realizujemy 4 inwestycje, 5 inwestycji, właściwie 4 inwestycje dworcowe już realizujemy. Są to po kolei Chrzęsne, Tłuszcz, Dobczyn i Ząbów. I tak, zaczynając od Chrzęsnego. Oczywiście jest to dworzec, tak zwany innowacyjny dworzec systemowy. To są gotowe dworce pomysłu PKP, które pozwoliły nam przyspieszyć proces inwestycyjny. Czyli w miejscu, w którym nie ma dworca lub ten dworzec nie nadaje się do modernizacji, do remontu, do odbudowy, stawiamy takie innowacyjne dworce systemowe i dzięki temu mieszkańcy, pasażerowie mają możliwość z tej substancji korzystać. Jeśli chodzi o Chrzęsne, planowany termin uzyskania pozwolenia to jest 1 kwartał tego roku, natomiast zamierzamy go oddać do użytkowania do końca tego roku, czyli do końca 4 kwartału. Czyli mam nadzieję, panie starosto, panie wicestarosto, że będzie możliwość się tam spotkania i być przy oddaniu tego dworca. Tego typu dworce mają zawsze poczekalnie z miejscami dla pasażerów, mają wyznaczone miejsca na biletomaty, na jakieś automaty sprzedające towary. Są zazwyczaj miejsca siedzące. Wszystkie te dworce są budowane jakby bardzo nowocześnie, czyli są w ten sposób konstruowane, budowane, że muszą spełniać wymogi XXI wieku. Także że mam nadzieję, że ten dworzec wkrótce właśnie będzie już rozpoczęta realizacja, czekamy na pozwolenie na budowę, a później już jest najprzyjemniejsza rzecz, czyli budowa i oddanie do użytku i przekazanie to pasażerom, mieszkańcom. Kolejnym dworcem, który jest podobny, czyli również tak zwany innowacyjny dworzec systemowy, w skrócie to jest IDS, tylko że tutaj jest wersja indywidualna, czyli nie taka powtarzalna, typowa, tylko do specyfiki tego miejsca tworzymy indywidualny dworzec systemowy i tutaj planowany termin, bo tam czekamy jeszcze na pozwolenie, planowany termin rozpoczęcia robót to jest 3 kwartał 2021 roku, natomiast po roku prac wykonawczych mamy nadzieję, że oddamy, czyli to będzie 3 kwartał 2022 roku, czyli mam nadzieję, że znowu będziemy mogli tam być na otwarciu, na przekazaniu mieszkańcom. Parametry tych dworców ja tutaj podaję w tym materiale, które przygotowali moi współpracownicy i on jest jakby ogólnie dostępny, będzie ogólnodostępny i bardzo proszę z tego korzystać, natomiast nie będę wchodził na poziom szczegółowości, bo być może nie jest to celem tego spotkania. Kolejny dworzec, posuwamy się od wschodu, to jest Dobczyn. I znowu innowacyjny dworzec systemowy powstanie,
w wersji tej powtarzalnej, czyli nie indywidualnej, tylko powtarzalnej. Pozwolenie na budowę już uzyskano, już się buduje, otworzyliśmy tą budowę, dworzec jest wykonywany i tutaj chyba będzie on najszybciej oddany. Planujemy, że jeżeli nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, że trzeci kwartał tego roku to będzie do oddania. Czyli prawdopodobnie ten dworzec będziemy mogli oddać pasażerom najwcześniej. Jeszcze kolejny dworzec, który jest, to ząb. Z ząbkami były troszkę kłopoty, on był planowany od dłuższego czasu, natomiast planowany był też dworzec w systemie IDS-u, czyli oddzielny budyneczek postawiony niezależnie od tego wagonika tak zwanego, tak popularnie nazywanego torów. Natomiast ze względów na prace, które PKP PLK ma do wykonania i wykonuje, coś takiego stało się niemożliwe. Także koncepcja PKP zmieniła się i w tym momencie będziemy pracować, czy pracujemy nad modernizacją, remontem tego wagonika. Czyli tam kompletnie zostanie on przebudowany, przystosowany do pasażerów, do osób niepełnosprawnych, do wygody pasażerów. Te systemy bezpieczeństwa, systemy wygody, wszystkie najnowocześniejsze, które są w tej chwili stosowane, zresztą z mocy jakby prawa jesteśmy zobowiązani do stosowania tego typu systemów. I to ten proces inwestycyjny trwa i w perspektywie tych środków finansowych, czyli do roku 2023, planujemy, że on zostanie wykonany. Kolejną rzeczą, tutaj są pokazywane przykładowe nasze inwestycje, które były wykonane. Były mrozy, tutaj jest pokazany Białystok. No Białystok, powiem, to jest taka perełka, taka duma PKP-u. Byłem tam na otwarciu, otworzyliśmy to jesienią. Jesienią, proszę Państwa, niesamowite, ten budynek powstał w 1863 roku. Otworzyliśmy, jak on wyglądał po kolei i zgodnie z ustaleniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytku mieliśmy polecenie przyjąć wygląd, proszę Państwa, z 1910 roku. Czyli trzeba było zdobyć dokumentację, zdobyć zdjęcia, które tam gdzieś się zachowały i właśnie w tym duchu tak to odtworzyliśmy. No wyszła perełka, to jest piękna rzecz, oczywiście nowoczesna, natomiast pokazuje to początek XX wieku. Tak, proszę Państwa, kiedyś było, tak to wyglądało i to my odtworzyliśmy i tak to wygląda. Tutaj na kolejnych slajdach są pokazane te IDS, czyli te dworce systemowe, jak one wyglądają albo jak będą wyglądały na kolejnych lokalizacjach, gdzie albo już ich zrobiliśmy, albo robimy. Także możemy porównać, że mniej więcej, czy podobnie to będzie wyglądało na tych lokalizacjach w powiecie wołomińskim, gdzie te IDS-y zafunkcjonują, czyli tak jak po kolei mówiłem, Szczęsne, Tłuszcz czy Dobrze. Tak to będzie wyglądało. Oczywiście wszystkie realizowane inwestycje są wyposażone w wszystkie najnowocześniejsze instalacje, również te ekologiczne, czyli ta fotowoltaika, LED-y oświetlenie, coś takiego jak systemy gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. Jesteśmy z mocy prawa do tego zobowiązani i te nowe dworce to zapewniają. Jednocześnie, że te systemy nowoczesne później nam potaniają bieżące zarządzanie tymi obiektami, także w sumie to jest bardzo, bardzo dobra rzecz, a jednocześnie chronimy środowisko w znacznej części. Czyli to są te dworce, które są pokazane, natomiast kolejna rzecz to jeśli chodzi o Wołów. Pan starosta tutaj się do mnie zwracał, powiem, wiele było rozmów. Pytanie było, dlaczego w tym programie inwestycji dworcowych nie ma Wołomina? To
proste pytanie, dlaczego Wołomina nie ma miasto powiatowe, stolica, powiem, olbrzymiego, ziemskiego powiatu, dlaczego nie? No ja nie potrafiłem panu staroście powiedzieć, dlaczego nie ma. No, rozpoczęliśmy pracę, żeby to sprawdzić i powiem, proszę państwa, przeanalizowaliśmy wszystkie elementy, które mówią, dlaczego w Wołominie dworzec powinien być. Sprawdziliśmy na przykład, ile pasażerów obsługuje w Wołominie. Około 4000 pasażerów. Proszę państwa, to jest olbrzymia ilość. Robimy gdzieś w Polsce, gdzie te kwoty są, można powiedzieć, dziesięciokrotnie mniejsze ilości pasażerów. Także to był argument nie do zbicia. A kolejny argument to jest jakby przesadzanie się, przechodzenie części tych pasażerów, korzystanie z różnych środków lokomocyjnych. Przecież są autobusy, jest kolej, przechodzenie czy samochody prywatne. Tutaj jakby to też jest olbrzymi element, no ale to też ten element, że to jest stolica powiatu. Stolica powiatu zasługuje na to, żeby również dworzec powstał w Wołominie. I w związku z tym rozpoczęliśmy nad tym pracę i dokładnie tydzień temu zarząd PKP-u podjął decyzję o aktualizacji listy programu inwestycji dworcowych. I do tej listy między innymi, powiem nie tylko Wołomin, ale między innymi został dołączony Wołomin. Czyli w tej perspektywie do roku 2023-2024, bo ta perspektywa prawdopodobnie o rok się nam wydłuży, mamy szansę na to, żeby w Wołominie powstał dworzec. Jaki to będzie dworzec? Za wcześnie o tym mówić, o szczegółach. Jak państwo wiecie doskonale, ja też wiem, bo po tym Wołominie troszkę się parę lat kręcę, jest tam budynek PKP-u. Jest tam budynek PKP-u i znowu zbadałem jego historię. Proszę państwa, ten budynek jest z 1883. On jest bardzo zaniedbany w tej chwili, bardzo źle wyglądany. Natomiast jak sprawdzono stan techniczny po przeglądach, które tam się regularnie odbywają, to warto jest nad tym się pochylić, w jaki sposób go wykorzystać do tego, żeby jakąś funkcję pełnił w tym systemie dworcowym. Jest możliwość również, jest rozważane, że być może może powstać tam innowacyjny dworzec systemowy, czyli obok możemy zmieścić taki dworzec, który spełni, zapewni możliwość pobytu pasażerom, możliwość żeby pasażerowie mieli dworzec w Wołominie, również kolej, również pasażerowie, którzy korzystają z autobusów. W tym kierunku rozpoczęliśmy pracę. Za wcześnie mówić, jak one się zakończą, dlatego że powiedziałem tydzień temu, podjęto decyzję. Moi inżynierowie jakby bardzo intensywne prace w tej chwili prowadzą. W jakimś czasie osiągniemy również po konsultacjach z samorządowcami, to jest bardzo istotne, po konsultacjach z konserwatorem zabytków, gdyż obiekt, na przykład ten budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Wiemy to, także bardzo to, na to trzeba uważać, to należy uwzględnić. Natomiast wszystko zrobimy, żeby Wołomin był. W Wołominie powstał również jeden z dworców, które oddamy w tej perspektywie do użytkowania. To jeśli chodzi o dworce, jest jeszcze taki inny element, który przekażę państwu. Polskie Koleje Państwowe od jakiegoś czasu, od niedawna, można powiedzieć, wykonują prawa z akcji PKS-u. Czyli PKS-y w tej chwili w jakiejś formule weszły do naszej grupy. Również PKS-y to są przewozy autobusowe ludzi i myślę, że tutaj, a powiem wręcz inaczej, wiem, że zarządy samorządów nad tym pracują, szczególnie zarząd powiatowy, bo im jest to, zarząd powiatowy, bo mi jest to prymus, jeśli chodzi o te rzeczy. Mam nadzieję, że również można wykorzystać nasze spółki
przewozowe, czyli w tej chwili PKS-y do na przykład powiększania linii komunikacyjnych i zintegrowania to z systemem kolei, na czym nam bardzo zależy. A na koniec powiem tylko apel, korzystajcie Państwo z kolei. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy Panie Prezesie za szczegółowe omówienie tej problematyki. Proszę Państwa, ja tylko chciałbym jeszcze, zanim oddam głos za chwileczkę wicestaroście, chciałbym przede wszystkim podziękować tutaj Panu Prezesowi, wszystkim współpracownikom za wsłuchanie się w głosy mieszkańców. Bo to, czy to będzie taki dworzec, czy inny, to już jest kwestia jakby później konsultacji, wyboru takiej najwłaściwszej koncepcji, prawda? Natomiast dla nas, z punktu widzenia naszych mieszkańców, najbardziej istotną kwestią jest to, że zapadła decyzja kierunkowa, to znaczy taka decyzja, która spowoduje, że w najbliższym czasie na terenie 5 lokalizacji na terenie całego powiatu, ale tutaj mam na myśli teraz Wołomin, bo skupiamy się w tej chwili na tej nowej lokalizacji na mapie powiatu, która nie była wcześniej uwzględniona, że mieszkańcy Wołomina, ale też miejscowości ościennych w końcu, mam nadzieję, że doczekają się dworca na miarę XXI wieku, bo historycznie pamiętamy, że w Wołominie zawsze jakieś dworce były, lepsze bądź gorsze, ale zawsze jakieś były. A dzisiaj ta perspektywa, że miałoby tego dworca zabraknąć, była dla mnie po prostu nie do zaakceptowania. Dlatego też pozwoliłem sobie tutaj wnioskować o to z tymi pytaniami, zapytaniami i bardzo dziękuję, że to zostało jakby dostrzeżone. Oddaję głos Piotrowi Borczyńskiemu, wicestaroście, który przekaże Państwu kilka informacji na temat połączeń autobusowych. To też jest ważny temat dla naszych mieszkańców. Wiem, że w ostatnim czasie było sporo pytań w zakresie tworzenia nowych linii autobusowych. Piotr Borczyński przygotował taką koncepcję dla Państwa. Bardzo proszę, Piotrze, abyś przedstawił pokrótce. Dziękuję bardzo. Panie Starosto, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Ja oczywiście odniosę się też również do tego, bo to jest jakby ściśle związane z tym, co Pan Prezes nakreślił. Te wszystkie działania kolei, które są podejmowane, żeby jakby podróż na tych trasach była bardziej przyjemna i żeby odbywała się w komfortowych warunkach. My też jakby nawiązujemy do tych rozwiązań i chcemy w jakiś sposób też jakby uzupełnić tę ofertę, którą daje kolej. Chodzi dokładnie o skomunikowanie tych miejscowości, które w jakiś sposób są położone, powiedziałbym w sposób taki peryferyjny. One są jakby na tej linii, prawda, na osi tej linii, ale niemniej jednak są oddalone kilka kilometrów. I tu rzeczywiście pojawiła się taka koncepcja, o której powiem wcześniej też rozmawialiśmy, rozważaliśmy różne jakby scenariusze. No ale w związku z tym, że coraz więcej jakby tych sygnałów ze strony mieszkańców tutaj mamy, że rzeczywiście istnieje teraz taka pilna potrzeba stworzenia i skomunikowania właśnie tych miejscowości, mam tu na myśli szczególnie gminę Jadłów, gminę Strachówka i gminę Tłuszcz, prawda? I jest tu nawet taka wstępna koncepcja, którą Państwo możecie właśnie tutaj obejrzeć. Ta koncepcja zostanie oczywiście zaprezentowana też włodarzom tych gmin, mieszkańcy będą mieli okazję jakby się zapoznać z tym. Jest to taki wstępny projekt. Oczywiście jakby tutaj nie zamykamy drogi do tego, żeby w sposób jakiś uszczegółowić, uzupełnić jeszcze o te elementy, które byłyby wygodne dla mieszkańców. Oczywiście chcielibyśmy skorzystać z tego rządowego funduszu tych przejazdów autobusowych. On jakby otwiera te możliwości, szczególnie jeśli chodzi pod względem finansowania. Dla samego powiatu to byłoby zadanie bardzo trudne i może trudne do uśmiechnięcia ze względu na różnego rodzaju inwestycje, które w tej chwili są zaawansowane. Także chcielibyśmy bardzo skorzystać. Przed nami oczywiście cała ścieżka przygotowania odpowiedniej dokumentacji, tak, żeby ona była w takim stanie, że kiedy ten jakby termin zostanie ogłoszony naboru tych wniosków, żebyśmy byli przygotowani. Myślę, że to też jest właśnie takie wyjście, jeśli chodzi o
zapobieganie temu wykluczeniu komunikacyjnemu, prawda? Ale też jakby wpisuje się w tę strategię i tutaj jest jakby uzupełnieniem tej oferty, którą jakby mamy ze strony kolei. Jak pan prezydent tutaj wspomniał, też są również podmioty, które jakby też chcą się w to zaangażować, jakby tutaj te przewozy autobusowe w jakiś sposób no, uruchomić, żeby one były jakby przyjazne tutaj dla tych okolic, które w jakiś sposób w tej chwili są pozbawione takiej dobrej komunikacji. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że oczywiście rozważamy też, była taka kwestia podnoszona tutaj, bo w tej chwili pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty edukacyjnej w szkołach, które są takimi szkołami powiatowymi. I tak na przykład w Urlach mamy jakby taką próbę, podejmujemy rozszerzenia tej oferty i otwarcia dodatkowych kierunków nauczania. I to też jakby pozwoli tej młodzieży, która ewentualnie chciałaby korzystać z tych szkół, na lepsze skomunikowanie, na lepszy dojazd. Mam nadzieję, że to będzie dobrze przyjęte przez mieszkańców. Wiem, że na tę ofertę czekają, mamy takie sygnały. No i jakby wychodzimy też naprzeciw. Chcemy, żeby jakby dopełnić wszystkich formalności i mogę obiecać, że z naszej strony zrobimy wszystko, żeby jednak nam się ten projekt powiódł i udał. Myślę, że też będzie tutaj potrzebna pomoc gmin, bo jest to rzeczywiście część zadań, które mogły ten proces przyspieszyć. Jeśli po prostu będą jakieś nowe informacje, jeśli będziemy mieli już rzeczywiście takie konkrety do przekazania, to będziemy oczywiście tutaj tej strony zainteresowane na bieżąco informować. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie starosto za przedstawienie koncepcji nowych linii autobusowych. Chciałem tylko państwu nadmienić, że powiat wołomiński już taką jedną linię posiada. Jest to linia z Radzymina poprzez tutaj miejscowości w powiecie, czyli Klemów, Ostrówek, aż do Tłuszcza, do Tułu, przepraszam bardzo, bo spojrzałem na pana dyrektora i Tłuszcz mi akurat tak, prawda, przed oczyma stanął. Ale do Tłuszcza także będziemy chcieli zrealizować właśnie tą linię, którą państwo tutaj widzicie. Ona przebiega przez takie miejscowości właśnie jak Urle, Jadów, Strachówka i właśnie do Tłuszcza, więc jakby kilkanaście miejscowości, które mogłyby być skomunikowane lepiej ze światem, lepiej z koleją właśnie, także dziękuję bardzo raz jeszcze za to, że kolej rozwija się i modernizuje Tabor i też właśnie dzisiaj dworce, także to wszystko jest widać, idzie ku dobremu. Bardzo dziękuję państwu za przybycie. Dziękuję za zaangażowanie wszystkich współpracowników tutaj, prawda, w spółce. Dziękuję Piotrze tobie za przygotowanie tak naprawdę w krótkim czasie, ponieważ ja otrzymuję, proszę państwa, te informacje od mieszkańców stale, jakieś pisma, prośby, telefony o stworzenie nowych linii. A tutaj, prawda, żeby przygotować taką koncepcję, to też trzeba poświęcić sporo czasu i tutaj bardzo ci dziękuję za zaangażowanie i wiem, że też bardzo ci zależy na tym, bo sam też pochodzisz z tych terenów wschodnich, więc dostrzegasz tą potrzebę i widzisz, jak bardzo to jest potrzebne. Jeśli są jakieś pytania, to po tej konferencji będzie możliwość rozmowy tutaj z przedstawicielami kolei. Będziecie państwo mogli zadać pytania, uzyskać odpowiedzi. A ja dziękuję bardzo za zorganizowanie tego spotkania. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję państwu za obecność. Bo dzięki państwu ta informacja będzie mogła dotrzeć do mieszkańców naszego powiatu. Dziękuję bardzo.